A teraz łączymy się już z naszym drugim gościem. Z nami jest wspomniany już pan Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie pośle, zacznę od tego tematu, na którym skończyłem z panem senatorem. Jarosław Kaczyński ukarany naganą przez Komisję Etyki Poselskiej za określenie Donalda Tuska niemieckim agentem. Co pan uważa o takiej decyzji komisji? No, mam wrażenie, że wszyscy powinniśmy uderzyć się we własne piersi, ponieważ każdemu z nas nieraz puszczają nerwy i emocje i mamy na koncie dość takie dobitne wypowiedzi. Tu akurat jest nagonka na pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, żeby go tutaj przykładnie ukarać. Ale proszę pamiętać kontekst tej wypowiedzi. Oczywiście to żadnej wypowiedzi nie uzasadnia, ale jakby prowokacja tutaj wcześniejsza była zupełnie oczywista. Wszyscy musimy dbać o to, żeby tę debatę trochę studzić i to jest pewnie sygnał do każdego z nas. Ale dlaczego to jest nagonka na prezesa Prawa i Sprawiedliwości? No, bo podobne wypowiedzi padają niemalże codziennie i komisja nawet się tym nie zajmuje, a tutaj przykładny wniosek, szybkie rozpatrzenie i kara, takie widowiskowa szubienica na rynku, jak kiedyś. No, takie jest prawo większości, które dzisiaj steruje tę komisją. Ma to charakter polityczny, natomiast każdy powinien też wyciągnąć z tego wnioski takie osobiste. Studźmy emocje, rozmawiajmy merytorycznie, trzymajmy się faktów. Myślę, że będzie dobre dla debaty publicznej, natomiast nie wykorzystujmy komisji do ataków na konkretne osoby czy przedstawicieli konkretnych partii. Panie pośle, wczoraj naradaliście się państwo w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Jakie decyzje zostały wczoraj podjęte na Nowogrodzkiej? No, w sposób taki stanowczy sprzeciwiamy się temu i daliśmy temu dowód dzisiaj na posiedzeniu. Temu, co się dzieje, czyli obradowaniu bez wszystkich parlamentarzystów, bez możliwości udziału dwóch parlamentarzystów. Zgodnie z prawem łaski i decyzją Sądu Najwyższego oni powinni uczestniczyć w pracach i mamy wątpliwości, czy uchwalona wówczas bez ich udziału ustawa budżetowa nie będzie miała wad prawnych. Stąd apelujemy do pana Bodnara i Hołowni, żeby swoimi decyzjami bardzo szybko przywrócili parlamentarzystów, uwolnili ich i przywrócili ich do pracy w parlamencie. Tylko, że wiele autorytetów prawnych, na przykład pani doktor Hanna Machińska, z którą jakiś czas temu rozmawiałem tutaj w programie Fact Life, byłą zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich, stwierdziła, że panowie już nie są posłami, że pan Wąsik i pan Kamiński już nie są polskimi parlamentarzystami. No ja mam trzy opinie prawne inne, które mówią o tym, że są i nikt tego mandatu ich nie pozbawił, a Sąd Najwyższy to potwierdził, uchylając decyzję pana marszałka Hołowni. Więc jest tu spór prawny. Problem w tym, że władza dzisiaj idzie na zwarcie. Jest taka zasada prosta. Tyle odpowiedzialności, ile władzy. I to władza dzisiaj ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje i do jakiego paraliżu w kontekście systemu prawnego dochodzi. Oni powinni dzisiaj wziąć odpowiedzialność za wygaszenie tego sporu i Panie pośle, czy my się słyszymy? Mam nadzieję, że tak. Zmroziło nam na chwilę pana posła. Mam nadzieję, że za chwilę wróci do nas i będziemy mogli kontynuować naszą rozmowę, a pytań jest bardzo dużo. Między innymi kwestie, o których zacząłem rozmawiać już z panem senatorem i bardzo pana posła również chciałbym o nie zapytać. Panie pośle, czy my się słyszymy? Nie słyszymy pana posła. Może poproszę... Nie wiem, czy mnie słychać. Słyszę już z powrotem. Proszę kontynuować, bo już na chwilę pana straciliśmy, ale już mamy z powrotem. Powtórzę, że dzisiaj marszałek Hołownia i Donald Tusk ponoszą odpowiedzialność za te bardzo, bardzo rozchwiane emocje społeczne. Władza zawsze odpowiada za to, bo ma instrumenty i albo generuje konflikt, albo go studzi. I dzisiaj, że bierze odpowiedzialność za konsekwencje nie tylko prawne, ale również społeczne tego, co dzisiaj się dzieje. Donald Tusk idzie na twarcie i chce pewnej konfrontacji społecznej. Marsz w piątek pokazał, że już kilkaset tysięcy osób po miesiącu wyszło na ulicę. Czegoś takiego w historii nie było i to zapowiada się bardzo, bardzo źle. Niestety miesiąc rządów nie zapisał się jako rządów, które łagodzą, które rozwiązują problemy, raczej je generują.
Panie pośle, mówi pan, że to zamieszanie, to bardzo dużo, to te wszystkie emocje, które są w sprawie panów Wąsika i Kamińskiego, to tutaj ta odpowiedzialność spada na barki rządzących, na barki Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska, a tymczasem w sondażu dla Rzeczpospolitej ponad 46% respondentów uważa, że to Prawo i Sprawiedliwość jest winne kryzysu związanego ze sprawą skazania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, a tylko lekko poniżej 16% badanych twierdzi, że winna jest obecna koalicja rządząca. No tutaj nie ma się kompletnie czemu dziwić. Dzisiaj na konferencjach Donalda Tuska jest TVN albo TVN Bis. W związku z tym ciężko wyrobić sobie dobrą opinię o sytuacjach i sprawach, jeżeli nie ma pluralizmu mediów. Z TVP Info zrobiono TVN Bis, TVN 24 Bis. Zlikwidowano i atakuje się media niezależne, deprecjonuje się ich udział w rynku, w związku z tym no, nie jest to dziwne, ja się dziwię, że nawet tylu jest zwolenników właśnie naszego podejścia w tej bardzo trudnej sytuacji tego monopolu medialnego, czyli wszyscy za Donaldem Tuskiem. Panie pośle, tym bardziej chyba powinien się pan cieszyć, że możemy teraz tutaj w fakcie porozmawiać na żywo, nie ma żadnej cenzury i może pan powiedzieć wszystko, co panu na tej przysłowiowej wątrobie leży. To jest na pewno plural. Bardzo doceniam to zaproszenie. Bardzo doceniam to zaproszenie, ale jak pan porówna oglądalność i słuchalność poszczególnych mediów, to zdawałem sobie sprawę z tego, że dzisiaj już o pluralizm jest bardzo ciężko w Polsce. Panie pośle, przechodząc dalej, wiemy już, kiedy odbędą się wybory samorządowe. Czy Prawo i Sprawiedliwość rozmawiało już o listach, albo wręcz czy ma już przygotowane listy do wyborów samorządowych? Oczywiście, my już pracujemy nad listami od dłuższego czasu. W grudniu już po raz pierwszy zajmowaliśmy się tą sprawą. Na przykład w województwie łódzkim mamy kandydatów do sejmików województwa łódzkiego. Mamy też propozycje kandydatów na radnych miejskich, wójtów, burmistrzów przygotowujemy. Praca tutaj jest bardzo intensywna, bo te terminy nas nie zaskoczyły. To były jedne z możliwych, ale to była kwestia przesunięcia tydzień do przodu bądź opóźnienia. Natomiast jasnym było, że wybory odbędą się w kwietniu, więc my jesteśmy bardzo zaawansowani w tych pracach. A macie państwo już przygotowanego kontrkandydata dla Rafała Trzaskowskiego w wyścigu o fotel prezydenta stolicy? O miastach prezydenckich, takich jak Warszawa, Łódź, rozstrzyga ścisłe kierownictwo Partii Prawa i Sprawiedliwość, więc takich informacji jeszcze nie mam. Jest kilku kandydatów przymierzanych, ale nie mam takiej konkretnej informacji. Zakładam, że decyzja w najbliższym miesiącu zapadnie. A pana zdaniem teraz w szeregach Prawa i Sprawiedliwości jest jakiś polityk, który byłby dobrym kandydatem na to stanowisko, którego partia pana zdaniem powinna wystawić? Mamy kilka osób, które zasadniczo różnią się od Rafała Trzaskowskiego, ponieważ są pracowite i nie ciężko wystawić kogoś, kto taką cechą się wykaże wobec pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego, bo on tą pracowitość... Wszystkie złe, nieważne czy spadnie w Warszawie śnieg, czy spadnie deszcz, wszystko jest winą Rafała Trzaskowskiego. Tak jak wcześniej w Telewizji Polskiej, wszystko było winą Donalda Tuska. Ale nie wiem, czy... Proszę nie upatrywać we mnie jakiejś szczególnej złośliwości, ale nawet jego koledzy mówią, że nie grzeszy pracowitością. A Warszawa jest miastem wyjątkowym. Po pierwsze stolica, po drugie tutaj jest bardzo dużo administracji rządowej, po trzecie jest to też centrum inwestycyjne i siedziba wyjątkowo pracowita i sprawna osoba jest potrzebna do zarządzania. Ja nie wykluczam, bo pan Rafał Trzaskowski jest człowiekiem wielu talentów i on by się sprawdził na wielu funkcjach, ale na władzy wykonawczej w takim mieście jak Warszawa nie szczególnie. Myślę, że wiele innych funkcji by mu lepiej leżało. Nawet funkcja europosła. Natomiast zarządzanie miastem to jest bardzo, bardzo stachanowska, ciężka, codzienna praca zajmowania się od chodnika po cmentarzem. A to już nie jest bajka prezydenta Trzaskowskiego. Panie pośle, w takim razie jeszcze trochę z tego gruntu wyborczego chciałbym wrócić na grunt sejmowy. Szymon Hołownia dzisiaj powiedział na konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu, że spodziewa się ostrego Sejmu, ale nie warcholstwa. A pan czego się spodziewa na tym posiedzeniu Sejmu? Bo już przedsmak mieliśmy tego na początku, kiedy państwo sprawiliście, że pan marszałek zdecydował się zarządzić przerwę.
No, my oczekujemy takiego prowadzenia Sejmu, które nie będzie przypominało Mam Talent w TVN-ie i będzie bardzo poważnym gremium i miejscem do rozstrzygania wielu sporów. Nie tylko tych, które, nie tylko tych decyzji, które zleci Donald Tusk panu Hołowni, tylko całego parlamentu. Na ten moment, jak było śmiesznie i zabawnie, wszyscy się cieszyli, był TikTok, YouTube i tak dalej. Jak przyszło do odpowiedzialności, to marszałek zamknął Sejm, bo się obawiał demonstracji i protestu ludzi. To nie jest branie odpowiedzialności za funkcję, którą pełni. Miało nie być barierek, barierki się pojawiają. Nigdy nie było takiej sytuacji jak posła Brauna, teraz się pojawiły. Więc ja bym apelował właśnie, do marszałka, bierzcie się za pracę realną, a nie tiktokowanie, bo to na dłuższą metę nie przynosi estymy parlamentowi. Panie pośle, tylko dopytam, zaraz wrócimy do tematu pana Hołowni, ale dopytam o posła Brauna, bo zaczął pan mówić na ten temat. Czy pan poseł Braun powinien zostać pozbawiony immunitetu, bo zajmowała się to wczoraj komisja sejmowa i wiem, że państwo na tym posiedzeniu Sejmu też będziecie głosować nad tą kwestią. Sztuką jest budowanie takich nastrojów i emocji, które nie powodują krytycznych sytuacji. I władza może wiele, ale powinna podejmować decyzje, liczyć się z konsekwencjami, które mogą w związku z ich decyzjami zapaść. I tego typu sytuacje właśnie wynikają z nagromadzenia emocji, które się w parlamencie dzieją. Poprzez agresywne zachowania marszałka, wypowiedzi konfrontacyjne budzi skrajne emocje i musi mieć tego świadomość, że on jako marszałek musi studzić emocje i nie liczyć na lajki na TikToku, tylko być marszałkiem całego parlamentu, całego Sejmu. To tyle o marszałku, a o panu pośle Braunie. Czy powinien stracić immunitet? Oczywiście powinien ponieść odpowiedzialność za to działanie, bo ono było skandaliczne i nie przystoi ani parlamentarzyście, ani... Chodzi mi o tę karę dokładnie. Powinien stracić immunitet, oczywiście poniąć odpowiedzialność za tę sytuację. Nikt, łącznie z posłem, takich działań nie powinien podejmować, czy w Sejmie, czy też na ulicy, czy w innym miejscu. To było niegodne zachowanie i odbiło to się złym wydźwiękiem na arenie międzynarodowej. Pisały o tym media zagraniczne. Wiele to zaszkodziło naszej reputacji. Panie pośle, Sejm ma dziś głosować też nad budżetem. Rządowi się spieszy, bo jeśli do końca miesiąca nie będzie go uchwalonego, to prezydent może zarządzić nowe wybory. Pan by cieszył się z takiego scenariusza? W mojej ocenie dzisiaj już po miesiącu widać, że jest duże grono osób, które jest rozczarowana sytuacją tego rządzenia. Natomiast jest taka psychologiczna reguła popierania własnych wyborów. To znaczy, jak ktoś podjął jakąś decyzję, to później bardzo długo przystaje przy tym samym stanowisku i próbuje uzasadniać dobrą decyzję, którą podjął. Ale to się kończy. Po 3-4 miesiącach to się kończy i za chwilę możemy obserwować zmiany, będziemy mogli obserwować zmiany w sondażach. Dzisiaj jest wypieranie rzeczywistości, czyli jeszcze próbę uzasadniania tego, co się dzieje, ale już wiele osób widzi, że ta zapowiadana zmiana, demokratyzacja, też nowe podejście do opozycji, rozwiązywania problemów Polaków, za co by się nie zabrano, to jest albo gorsze rozwiązanie, albo ograniczające rozwiązania, które już Prawo i Sprawiedliwość proponowało. Więc nie ma żadnej świeżości, żadnej nowości. Proszę pamiętać, Donald Tusk to jest najstarszy premier wolnej Polski, wybrany najstarszym premierem. Co mają powiedzieć młodzi ludzie dzisiaj? Oni oczekiwali raczej człowieka, który będzie w ich wieku, bliski ich wiekowi, będzie miał już na tyle doświadczenia, żeby rządzić, ale też nie będzie starszym panem, który ma ambicje zostać premierem, a Donald Tusk jest najstarszym premierem wolnej Polski. Panie pośle, powtórzę pytanie. Czy pan chciałby takiego scenariusza, gdzie byłyby przyspieszone wybory? Ja nie mam nic przeciwko, ja się nie obawiam woli wyborców. Proszę pamiętać, ja osobiście uzyskałem najwyższy wynik w Łodzi z listy Prawa i Sprawiedliwości, drugiego miejsca, w poprzednich wyborach z trzeciego miejsca, rekordowe kilkudziesięciotysięczne wyniki, więc nie mam najmniejszych wątpliwości, że dałbym radę i w kolejnych wyborach. Natomiast to nie mnie rozstrzygać, ja się wyborów żadnych nie obawiam. Dobrze, ale jeszcze podczas tej kadencji Sejmu, podczas tego posiedzenia nawet Sejmu, będziecie państwo też rozstrzygać dalsze losy Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. I pytanie, czy podobnie jak w przypadku tej do spraw wyborów kopertowych Prawo i Sprawiedliwość planuje zagłosować za komisją?
Panie pośle, czy my się słyszymy? Mam nadzieję, że tak. Jeszcze na koniec chciałbym dopytać jednak o tę komisję śledczą do spraw Pegasusa, nad którą mają głosować parlamentarzyści. Nie wiem, czy słychać. Tak, słychać pana, proszę bardzo. Jest taki pomysł, żeby komisje śledcze powstawały jak grzyby po deszczu. Już trzecia teraz powstaje, tylko okazuje się, że jak już ona powstaje i działa, to żadnego pożytku z niej nie ma z punktu widzenia dzisiaj koalicji rządzącej. Miała być uderzeniem w Prawo i Sprawiedliwość, a okazuje się, że te afery, które potencjalnie mają być wyjaśniane w tych komisjach śledczych, wcale nie są aferami Prawa i Sprawiedliwości. I już na komisji śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych okazuje się, że to Rafał Trzaskowski i pani Kidawa-Błońska blokowali te wybory z samorządowcami, żeby podmienić kandydatów w wyborach prezydenckich. Więc już żałują, że tę komisję powołali. I pewnie tak samo będzie z Komisją do Spraw Pegasusa, czy też Komisją do Spraw tej rzekomej afery wizowej. To naprawdę im nie wychodzi. Co kolejna komisja śledcza to jest gorszy pomysł. Za chwilę sami będą je żałować, że te komisje powołują. My nie mamy nic przeciwko, nie mamy nic też do ukrycia. Czyli państwo zagłosujecie za taką komisją i podczas obrad takiej komisji po prostu pokażecie, że rzeczywiście udowodnicie. Będziemy za, będziemy brali udział w pracach tej komisji. Dobrze, dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Waldemar Buda, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pozdrawiam wszystkich widzów. Niestety mamy dzisiaj jakieś chochliki i problemy techniczne. Pan poseł na końcu dziękował za rozmowę. My również, panie pośle, bardzo dziękujemy za tę rozmowę. W Sejmie mówią dziś politycy o pieniądzach, debatują nad budżetem, a skoro o finansach mowa, to fakt dopiero co informował o tym, że niektórzy rodzice wciąż dostają 500+ zamiast 800+. Zakład Ubezpieczeń Społecznych tłumaczy to postępowaniami wyjaśniającymi wobec rodziców. Premier Donald Tusk mówi jednak wprost, że to go nie przekonuje. W bardzo nielicznych przypadkach na szczęście, ale okazało się, że niektórzy rodzice otrzymali 500 zł, a nie 800 ze względu na jakieś formalne, urzędnicze przeszkody. Chcę zapewnić jeszcze raz, bo jest to dla mnie kwestia absolutnie priorytetowa. Każda bez wyjątku polska rodzina otrzyma 800+ w pełnym wymiarze. I oczywiście wszyscy otrzymają wyrównanie, jeśli się zdarzyło, że otrzymali z jakichś powodów mniej niż powinni. A po więcej informacji na temat pieniędzy i finansów, ale nie tylko, zapraszam państwa na fakt.pl. Zapraszam też na kanał Faktu na YouTubie, bo tam cały czas relacjonujemy, tam cały czas transmitujemy to posiedzenie Sejmu, które rozgrywa się dzisiaj w budynkach przywiejskim. A na dziś w programie Fakt Live to wszystko. Dziękuję państwu bardzo i do zobaczenia jutro.